I poszli, moi drodzy. Bobry poszły. Kolejny raz wioska wraca do życia. I teraz tak. Co trzeba w tym momencie wziąć pod uwagę? Że zlikwidowaliśmy tą dzielnicę i przede wszystkim bobry żyją w tej dzielnicy. Jak widzicie, siedzą, piją, lulki palą, a i w lesie konia ujeżdżają. I teraz tak, sytuacja jest bardzo prosta. Mianowicie musimy nazbierać bardzo dużo jedzenia oraz wody, żeby były zbiory przygotowane na wypadek suszy. Musimy także zrobić dużo desek. Musimy zbudować nowe domy. Także są potrzebne kłody. A, jeszcze nie wiem, czy widzieliście. Tutaj w tym miejscu jest las. Przepraszam, czkawka. Las. I ten las jest sadzony. Tutaj także. Bo bardzo ważne są kłody. Bobry zbierają, jak widzicie. Bobry zbierają tutaj sadzonki. To są marchewki, dokładnie. Las Vegas to nie jest. I kochani moi, pole też jest ważne. Mamy dwie farmy, czyli dwa budynki, w których bobry po prostu sobie śpią, a gdy nie śpią, to pracują w polu. Albo mają sadzenie, albo mają zbieranie. Takie mają priorytety. Więc mamy dwa razy po dwóch, czyli czterech rolników. Ci wszyscy, którzy tutaj chodzą z plecakami, to są tragarze, tak? No i tragarze przenoszą z jednego miejsca na drugie. Na przykład przenoszą tutaj nadmiar wody, przenoszą drewno, jeżeli tu by było. Na przykład do tego magazynu. Gdzie on jest, ten magazyn, bo ja jestem ślepy. Tutaj jest magazyn na kłody. No i tak dalej, i tak dalej. Dobra, przyspieszamy trochę czas. O, znalazłem. One hour, one life. Tak się nazywała ta gra, no. 60 minut trwa życie. Dobra, i no teraz tak. Bobry dochodzą do miejsca, gdzie... A właśnie, trzeba większe zbiorniki może retencyjne, co? Wieża irygacyjna. Miernie pozwala nawadniać okoliczną ziemię. Budynek naziemny musi zostać zbudowany na ziemi. Dostępny tylko dla tej frakcji. Czyli można by było wieżę tutaj zbudować. I wtedy nawadniałaby. O. I pole by cały czas nawadniane było. Dobra, weźmy tą pierw dużą beczkę. Chociaż nie, no beczki można by było usunąć. Kurde, ta wieża irygacyjna mnie kusi. Można by było. Kupię ją. Jak ona wygląda? A, patrzcie, tak działa. Aha. Czyli tu by trzeba było nawodnić to jakoś. A jak tu usunąć, żeby ona weszła? Może coś takiego, ale oni tam nie wejdą. Tu najlepiej jakby była. Czekajcie, a może usuniemy? Patrzcie. Te cztery trzeba usunąć. I wtedy będzie irygacyjna nawadniać. A tą beczkę też byśmy mogli większą zrobić na wodę. Tak. Będziemy zbierać na to. Po co nawadniać, jak jest jezioro, gdzie nie ma wody w ogóle? Ale nie rozumiesz o tym, że jak będzie susza, to dalej będą funkcjonować te miejsca. Moglibyśmy tak zrobić to. I tutaj też. Dobra. Co potrzeba? Kłody i deski do tego. Po co jakieś rumory, Timberstone, jak wszystko jest... Co ty gadasz?
Moim zdaniem tak to trzeba zrobić. I tutaj beczki można duże zamontować. To moglibyśmy zrobić beczki na wodę gdzieś tu. Pokażcie to. Tą beczkę na wodę byśmy mogli zrobić. Ona ma 300. Ta jedna beczka daje tyle samo, co wszystkie tutaj te beczki. Ona ma pojemność 300 litrów. To nawadnia teren, a nie rośliny? A, zobaczysz, zobaczysz, gościu. Jeszcze się dowiesz. Jeszcze się dowiesz, gościu. Dobra, oni muszą ścinać te drzewa, jak widzicie. Ścinają już. I idą do przodu. I idą. Dobra, tutaj budują. Tutaj deski muszą być. Deski są ścinane. No i idą spać, wariaty. A co z jedzonkiem? Będą mieli jedzonko. Tama jest potrzebna. A to, co to jest? Grobla. A może tą groblę trzeba wznieść? To ja mam może materiały budowlane. Poczekajcie, ja muszę w ogóle naukowców zrobić. Gdzie jest nauka? Polska nauka, moi drodzy. Muszę zrobić dział naukowców tutaj gdzieś. Tu zrobię jeszcze dwóch naukowców. No właśnie, a propos doktoranta. Doktorant. Polska nauka. Domy. Muszą drewno ścinać, chłopy. Niech ścinają, niech ścinają. Niektóre drzewa szybciej padają, niektóre nie. Zastanawiam się nad zrobieniem kolejnego tartaka, czy tartaku. To ma niższy priorytet. Chłody. Spójrz po lewej, masz taką dziurę. Żeby to zalać, trzeba ładunki wybuchowe zrobić. Dlatego inwestuję w Polsce w naukę bobrową. W bobrzą naukę. Dobra, trzeba więcej. Kłody. Ty. A jakby postawić tutaj i podnieść poziom wody, to ona by się zaczęła tu wylewać? Może by się tu przelała? Nie, to chyba tak nie działa. Groble, jakbym postawił.
Muszę zobaczyć, jak działa grobla. Bąka kiedy gotik? Ale był goticzek. Tego nie rozumiesz. O! Zbierają ziemniaki! To w końcu grill będzie działać. Grillowane ziemniaki będą. Grillujemy ziemniaki. No i elegancko. Nie zostało mi to zaliczone jako gotik? Wy jesteście chamy. Ten budynek nie został połączony ze ścieżką. No i już się wprowadzają. Dobra, bobry ścinają. Zębatki są potrzebne. O kurwa, skąd te zębatki wziąć? Dobra, to ja wywalam ten budynek. Ja go nie chcę, usuń. Z budowlanego sklepu, ta. A tutaj co? A tutaj nie biorą tego? Dobra, oni sobie tutaj żyją. Tu nie zbierają tego. Jak wyłączono? Żadnym urzędem z dzielnicy nie jest połączony. No dobra. No to te dwa usuniemy. Nie potrzeba tego. Ja chyba muszę jeszcze jedną farmę ogarnąć, czat. Jeszcze jedną z, budynek dla gospodarstwo. Bo oni sobie coś chyba nie dadzą rady z tym wszystkim. Dobra. A czy on ma zasięg taki? Ile ma to gospodarstwo? Aha, dlatego oni nie zbierają tam. Poczekajcie. O, tak. Dobra, i teraz zrobimy tak. To już puścimy. Gdzie oni mają? O. Okej. Okay. Aha, tylko że teraz nie będzie połączone ze ścieżką. Dobra, tam usuniemy tutaj stąd.
Te dwa. Tratwę na drugi brzeg? A da się w ogóle tratwę zrobić? O, drzewa ścinają, super. Ale bobrów już tu jest. Ale bobrów. Bobrza rodzina cała. Tu poupycham, gdzie się da jeszcze te beczki. O. Tak. Niech mają. Dobra. Tu już naukowiec siedzi. Tu ścinają drewno. Tu jeszcze mogę posterunek, stanowisko drwali. O, a tu już nikt nie ścina, no bo tu już, kurde, drwala nie mają. Tu damy dwóch drwali, żeby ścinali. Super. Kłód nie mamy. A tu nie ma deski. Znaczy nie ma jak dojść do tego miejsca. Tu też damy, żeby szybciej szło. No i dobra, i kolejny dzień. Co? Przychodzi na świat. Strasznie dużo się bobrów rodzi. Strasznie dużo bobrów. Musimy zrobić im nowe osiedle w ogóle. Musimy przemeblować tutaj, co mamy. Halo. To się tak nie godzi, żeby to tak działało. Poczekajcie. Zrobimy tak. Tak. Zrobimy domy. Tutaj te stanowiska drwali wywalimy. Zrobimy schody. Dobra. I stanowiska drwali tutaj damy. Gdzieś tam są dwa stanowiska drwali. A tutaj zrobimy te inne. Będzie blokowisko, tak. Dobra. Działajcie. I co? Już jest, wynalazcy są. Dobra, wynalazcy pracują. Domki są budowane. Nie można zdobyć wszystkich potrzebnych materiałów. Dobra, dobra, spokojnie. Będą ścinane drzewa zaraz. Brzoza będzie ścinana. I walona na łeb. Czy nie możesz zrobić schodów do dziury i wyjąć wodę? Tam? Nie. Wiesz, że im więcej domów budujesz, tym bardziej populacja się zwiększa? No dobra, to niech się zwiększa. Zaraz zrobimy ekspansję. Czekajcie, musimy niestety zepsuć troszeczkę tutaj. Bo musimy zrobić tutaj ścieżkę. O, co tu się stało? Już jest full magazyn. Oj, magazyny są full ogólnie. No bo więcej żarcia zaczęli zbierać. No to zaraz zrobimy kolejny magazyn. Duży magazyn, 250 kosztuje.
Nie, ale myślę, że mały magazyn zrobimy kolejny. Tylko trzeba by było zrobić schody na górę. Do tego magazynu. Jesteśmy w stanie to zrobić. Czyli tak. Zrobimy sobie schody. Nie, bo to by trzeba było tak zrobić. I magazyn mały dać na górę. Tak. A tutaj nie, tutaj też bym to zrobił, ale nie ma jak dojść. No, możemy zrobić generalnie tak. O. A co tu się stało? Czemu są takie... jakieś... takieś... To w pierwszej kolejności. O kurde, susza za 3 dni. Dobra, stop. Co teraz? To nie wybudowane jeszcze. To musi mieć największą priorytet. I to nie ma priorytetu. Dodatkowo tamę trzeba zbudować. Budynek tamy. Tu. No, zobaczymy, czy zdążą zbudować tą tamę. To wtedy to nie musi być. Czy będę miał trzecią dawkę? A co się stało? Będą jednak dawki? Kolejne, czy jak? Budujecie tą tamę, czy nie? Halo, budujcie mi ją. O kurwa, ścieżki trzeba zrobić, żeby tamę tu wybudować. Nie wierzę w to. Czekaj, źle. A może tak tamę zrobić? Tak nie wystarczy? Pokaż to. Kłody tu zanoście do niego. Ty no nie robię tamy, no. Za gość. Czemu wy nie robicie nic? Czemu... czemu drwal nic nie robi? Brak towaru w magazynie. A czemu oni nie ścinają tego drzewa? To jest... aha, no to super. No to zajebiście. Bo nie, drzewa są niewyrośnięte. No to będziemy mieli giga suszę. No to super. Ciekawe, czy przeżyjemy. Susza za 2,4 dnia. Ale to drzewo jeszcze nie jest? Doza do ścięcia? A ci? Ci nie ścinają tej brzozy, to nie wiem. Dobra, żarcia mamy dużo. Gorzej z wodą.
Dwa magazyny są przepełnione. Spokojnie. Produktywność 94%. A jaka jest produktywność potem? Okej. Tu są tragarze. Sterunek tragarzy. Ty, no dobra, ale oni tą tamę muszą, no kurde, ścinajcie drzewo, co to, serio, to jest niewyrośnięte drzewo, to jakie ma być? No podlane i pełne życia, pozostałe kłody jeden, no to chyba jest już gotowe, no to czemu oni nie ścinają go? Co jest? Postaw tratwę na drugi brzeg. Gdzie masz tratwę? Tak. Która jest tratwa? Platforma. Za most. To mogę zrobić. Platforma podwyższona, platforma. To można zrobić most na drugą stronę. Budujemy mosty. Co on tam gada, że za daleko? Będą robić. Jak będzie trzeba, to się stanie. Przynieść pozwolenie na ścinanie. Na wycinkę nie mam pozwolenia. No i siedzą drwale, nic nie robią. To jest właśnie ta robota. Czekałem, aż wyrośnie im. By można było zrobić schody. To trzeba by było schody, schody, schody i tutaj, żeby weszły. A nie, czekaj. Przecież tutaj mogą iść. No ale to jest za daleko, to one już nie będą zbierać. Tak samo tu. Tu jest złom i tu są. To trzeba by było dzielnicę drugą zrobić. Dobra, czekamy na nieuniknione po prostu. Czekamy na nieuniknione. Albo za jeden dzień susza nas dojedzie, albo wrócimy do życia. Silniejsi, piękniejsi. No nic. Dobrze, że sobie kanapki zrobiłem. Przynajmniej jest co zjeść w tej pracy. Jeden dzień został. Kiedy to drzewo wyrośnie? Ej. Nie, czekajcie, to jest coś dziwnego. Oni nie chcą ścinać tych drzew. Czemu oni ich nie ścinają? What the fuck?
Dobra, koniec. Umrą z głodu. Aha! O Jezu! One nie były zaznaczone! I oto dupia. No to fes. Masz no fes. Nie zdążą tego zrobić. Gdzieś jest Urwis, ja. Uwaga, nastaje susza zara. Trzy, dwa. Uwaga. Uda się, czy się nie uda? Nastała susza, czat. Teraz to już się nie zbuduje to. Pa! 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 Wyschło, ament! Do widzenia! Do widzenia! Wszystko obumiera! Tu jeszcze nie wyschło! Przy tym nie wyschło, ale to dłużej po prostu wysycha, bo jest głębiej. O, świerki, sosny. O, wodę dają. A, oni stąd biorą, żeby nawadniać drzewa. Można to składowisko opróżnić też. Jak nie będą mieli co pić, to wtedy opróżnimy. Ważne, żeby drzewa budowali. Znaczy, kurde, no może być ciężko z wodą. Drzewa mają rosnąć, drzewa mają rosnąć! No ale smutna muzyka się zrobiła. Cisza taka. Dobra, robię.
Nie ma tragedii, jeszcze 3 dni. Może tutaj wstrzymamy to. Wstrzymamy tą wieżę, żeby już nie nosili wody. Oj, coraz mniej wody, czat. Coraz mniej wody jest. Na 7 godzin te zapasy wystarczą. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Gospodarka leży. Zbierajcie wszystko, co można zjeść. Pokażcie. Tu? Tu jeszcze się ostało. Czekajcie, zrobimy schody. Schody do nieba. Priorytet zróbmy. Niech to... Niech deskę jakąś załatwią. Tu? Nie. Tu jest jeszcze woda. Drugi... 2,5 dnia. Umiera ze starości, umiera ze starości. No i właśnie umierają ze starości. Na delegację mam ich wysłać, mówicie. Czy oni te schody by zbudowali, czy nie? Deski. Ty, oni skądś deski mają. Ty, jeszcze jedna deska i zrobimy. Zobaczymy, może te się da ściąć, czy nie. Kłody. Dobra, jest mało wody. Mało wody. Tu już wysycha to. 12 dni do obumarcia, moi drodzy. Nie no, spokojnie. 2 dni zostały. Masz 11 bezrobotnych. To? To niech tragarzują. Stój, stój, stój. Zaraz, zaraz, zaraz. Jest jak bezrobotni. Niech zapieprzają. Oni nie mają co tragarzować. Kurwa, jedna deska jest potrzebna. Mają oni tą deskę, czy nie? 56 wody zostało. Kurde, chyba jeden dzień za mało, moi drodzy. Może być, że zabraknie. Może być, że zabraknie. Jednej deski nam zabraknie. Pokaż to. Deski, to trzeba usunąć. To może deski się nam pojawią teraz. A, pojawiły się. Kłody. To nie ma zasilania. Kłody. Oj, zaraz będzie im się chciało pić, jak oni wypiją to wszystko. Jeszcze jest dobrze, jeszcze jest 1,5 dnia. To jest giereczka Timberborn. Jeszcze żyjemy. Kurde, jednej deski potrzeba. Ty, to... No to jak się usunie budynek, w którym się złożyło deski, to te deski potem to znikają w powietrzu. To ich nie ma. Dobra, moi drodzy, ostatni dzień suszy będzie teraz, przed chwilą, za chwilę. Więc wiemy, że z wodą jest źle. Uwaga, ostatni dzień. Pić będą. Zaraz będzie im się chciało pić. Mają resztki wody. A, już tu nie mają wody, tylko tu jest ta woda, ale oni nie umieją tutaj iść po tą wodę.
Oni... Oni nie dostają picia z tej wody. Nie no, poumierają. Musieliby przetrwać ten dzień. Jak przetrwają, to wygrają. Jak nie przetrwają, to wszyscy leżymy. Pół dnia jeszcze, czat. Pół dnia muszą przetrzymać. Zaraz umrą z pragnienia, ze starości. W ogóle, czekaj. Gdzie oni są w ogóle? Oni pracują? Nie, oni nic nie robią. Wszyscy czekają, nic nie robią, po prostu. Nic się nie dzieje. Dobra, umiera z pragnienia, zaczyna się, moi drodzy. Lewy dolny róg, umiera z pragnienia. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Siódmy. O kurde. Dajcie wodę, siódmy, ósmy, o Jezus. Czekajcie chwilę. Musi przeżyć przynajmniej połowa. Damy radę, patrzcie ich, bo ich tak za dużo było. Ich za... Oj, teraz nie, spokojnie. Teraz nie umrą. Przychodzą na świat. Patrzcie, ile nowych na świat przyszło. No i tak to jest, moi drodzy. Coś się kończy, coś się zaczyna. Dawać tą wodę. Dawać tą wodę, szybko, 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 szybko. Umiera z pragnienia, no i ciul. Ja nie chcę patrzeć na to, ile osób, ile zostanie bobrów. Te młode będą musiały się wyżywić same. O kurwa, ile żyje. Małych boberków. No, woda, pompuj. Szybko, szybko, woda! Chyba już nie ma kto pracować. Małe tylko zostały. Aha. To małe muszą dorosnąć. Pokaż. Dorosłość. Aha, one umrą prędzej z pragnienia. No tak, one już zaraz umrą z pragnienia. Bo one nie umieją, debile, kurde, same wody zebrać. Bo to są małe gówniaki. No będzie trzeba nową wioskę zbudować następnym razem. Koniec epoki bobrowej. A było tak pięknie. Popełniłem wiele błędów, z których wyciągnę wnioski. Bo wiem, że potrzeba zbudować szybciej tamę, wiem, że trzeba most zrobić na drugą stronę. Wiem, że też nie ma po co tyle domów robić, bo wtedy przychodzą darmozjady i na socjalu będą tylko i wyłącznie czekać, aż dam im gotowe żarcie i picie. Cóż. Tak to już jest czasami. Umarł. Kolejny dzieciak umarł. Kolejne bobrze dziecię tej ziemi. Kolejne umarło, kolejne umarło, kolejne umarło. Czy jeszcze przeżyje ktoś? Czy jakiś jeden przeżyje do końca? Ostatni żywy krąży wśród tej ziemi, bo liczymy... Koniec. I co teraz? Zero. Populacja zero. Najlepsze jest to, że mam wodę, ale ta woda jest tu i ona jest poza dzielnicą.
cóż mogę powiedzieć? Czasami tak bywa.